zaczynamy. W końcu desady. Siemano, Hasbro z tej strony, kolejny odcinek Dunk Liga przed nami, gdzie będzie runda odkupienia, runda, po której było bardzo głośno, bo to właśnie tu Rivera tak się, nie będę przeklinał, tu się bardzo wkurzył, że ocenili znowu źle jego wsad. No dobra, to tutaj się już więcej odniesiemy do tej decyzji Rivery i pogadamy sobie coś więcej na tym temacie, ale bez przedłużania odpalamy odcinek i zapraszam do oglądania, komentarz. Ostatnio było, że lubicie koty, dzisiaj będzie... nie, dobra, nic. Nie mówię, co macie komentować, nie mówię, co macie robić. Let's get it srapin. Jest tutaj oczywiście Dunker's Choice. Okej. Dunker's Choice, czyli ogólnie podejrzewam, że oni mogą sobie wybrać dowolny wsad, jaki tutaj będą chcieli zrobić, ale mają tylko jeden wsad, żeby w tej rundzie odkupienia odkupić się i wrócić po prostu do konkursu. Zobaczymy, co tutaj panowie pokażą. Okej, tutaj widzimy krótką migawkę do tego, co było wcześniej. Zobaczymy, co się teraz wydarzy. 32 lata, Jonathan Clark. No dobra, panowie, I don't care, ja to wszystko widziałem, wszystko mamy już omówione, dlatego jak ktoś nie oglądał i pierwszy raz jesteście na tym kanale, to macie całą playlistę Dunk Liga ocenionego, macie konkursy wsadów NBA, macie konkursy wsadów FIBA, macie konkursy wsadów wszystkie i macie ogólnie pierdolenia bez końca, bez ładu, nieskładu. Kto chce, to ogląda, kto nie chce, to nie ogląda, a i tak podejrzewam, że będziecie oglądać. Kawusia z rana jest bardzo polecana. Przede wszystkim z tego, że bardzo szybko można iść po niej do łazienki. Spójrzmy, zaczynamy w końcu te wsady. I szczerze, nawet nie zdążyłem się do tego przygotować za bardzo, bo od razu mamy 360 za plecami w pierwszej próbie, idealnie wykończony. Może piłka nie przeszła jakoś super czysto przez obręcz. Głowa na obręczy, chociaż to jest pojęcie względne, tak jak mówiłem, z tą wysokością koszy, ale mimo to jest to bardzo trudny wsad. On od razu idzie tutaj przybić piątkę do Special Effects'a, który za czasów PFB wiele lat temu robił właśnie ten wsad na konkursach. Spójrzmy w zwolnionym tempie jeszcze raz, co tutaj się stało. Nie jest to jakieś super idealne 360 za plecami. Żeby było to super idealne 360 za plecami, musiałby nabiegać na wprost kosza i widziałem też takie wykonanie u niego. Dalej, mamy tu około pół obrotu, no jedni mogliby powiedzieć, że to jest 180. No oczywiście, patrząc na kąt, byłoby to 180, to jest właściwie pół obrotu. No ale i tak większość będzie nazywać to 360 za plecami. Świetna moc, no... Nie mam za bardzo się do czego przyczepić. Chyba po prostu do tego, że mogło być to z dalsza, mogło być to bardziej na wprost kosza. Mimo to wsad rewelacyjny i bardzo rzadko spotykany na konkursach. No i teraz Dan Gross. Zobaczymy, co ten posraniec pokaże, bo chyba naprawdę lubię jego styl i naprawdę lubię to, co on prezentuje i jak się rozwija. No ale to życie weryfikuje, gdzie go zobaczymy. I Dan Gross idzie na wprost kosz. Narzut. Próbuję dwa łokcie windmilla, ale szczerze, I'm not impressed, z tego względu, że gdyby to był wymiar, no to ja mówię, na wymiarze łokcie są dla mnie coś warte. Na niższym koszu, no niestety, niekoniecznie. No i pudłuję w drugiej próbie windmilla dwoma rękami dwa łokcie, ale czy to jest wsad, który może wygrać? No... To jest bardzo dobry wsad, nie? No, nie oszukujmy się. Ale... No kurde, no... Jury jest, że tak powiem, za bardzo doświadczone. I jury myśli sobie, spoko, tylko ciekawe, czy dałby to na wymiarze. Ogólnie też nie jest to jakiś super trudny, mega techniczny wsad, no bo ruch jest jaki jest. To generalnie pokazuje wysokość, ale fajnie, żeby pokazywało wysokość na wymiarowym koszu. No i Jordan Sutherland. Próbuje Lost and Founda. Tak.
próbuje Lost and Founda nad stojącą osobą z jednej nogi. Chociaż to się nie nazywa Lost and Found, bo oni to nazywają Hide and Seek, chociaż to jest generalnie to samo według mnie, no bo po prostu bez obrotu. Hide and Seek, Lost and Found, jeden chuj, widzimy po prostu jak to wygląda. Na razie same pudła, tu już była bardzo blisko mocna próba, no ale niestety, no to jest taka runda, że trzeba ryzykować, żeby właściwie coś ugrać i żeby przejść dalej. Chociaż często przecież widzimy takie coś na konkursach, że ludzie sami się eliminują. No ale skoro tu już Rivera dał w pierwszej próbie, w pierwszym, nie, szczerze, Rivera im tu narzucił ogólnie poziom tej konkurencji. Jeśli gość wyrypał w pierwszej próbie mega mocny wsad, to inni już mają przesrane. No już muszą po prostu. Może mieli coś prostszego zaplanowane, ale nie ma bata. No i Conor Barr. Pierwszy narzut niedokładny, ale to nie jest liczone jako próba. Narzut. No. Moja reakcja byłaby taka sama jak gości i oglądałbym to 20 razy. Co on zrobił? Lewą nogą, kurwa. Lewą ręką zrobił tap dunka, po czym zrobił taką 3-6. Czekajcie. Patrzcie, tu nie zanosi się jeszcze na obrót. To jest niesamowite, że on leci, patrzcie, on leci bez obrotu. I nagle po odbiciu on sobie swoim ciałem, korpusem nadaje rotacji w prawą stronę. Podanie idealne nad obręcz. Patrzcie, połowa przedramienia nad obręczą. To jest wsad. Nie widziałem w życiu czegoś takiego. W życiu. Pierwszy raz na konkursie w pierwszej próbie. I z całym szacunkiem, pomimo tego, że Rivera dał dobry wsad, w chuj dał dobry wsad, to tego, czy lekko wykończony, czy mocno, nie, ja pierdolę, to jest top of the top. Podanie jest na tak trudnym poziomie i tak musi być dokładne, timing. No i Tyler Curry, co odpowie? Tyler Curry próbuje zrobić double upa ze zmianą ręki. Widzieliśmy naprawdę już bardzo dużo wariacji, jeśli chodzi o wsady nad ludźmi. Od zwykłego double upa pod prawą nogą, do Jay Richa, do double upa dwoma rękami. Naprawdę, masa jest tych wariacji. I to jest taka kolejna wariacja właściwie, gdzie początek wsadu, spójrzmy, początek wsadu jest taki sam jak do zwykłego double upa. No w tym momencie przy zwykłym double upie kończyłby tą prawą ręką. Różnica u niego jest taka, że on to łapie najpierw dwie, a potem kończy lewą ręką. Wsad jest oczywiście niesamowity. Styl jest niesamowity, wysokość jest niesamowita. Jest to trudny wsad. No teraz to by był double up tyłem. Jest niesamowity. No dobra, jest to bardzo ciężki wsad. Bardzo rzadki. Widziałem chyba jego, że on właściwie to tylko robił. Ale... która to była? Pierwsza, druga, trzecia próba? Przewinę sobie, przepraszam, bo nie chcę was okłamać, bo potem będzie, że niedokładnie oglądam, ale ja się skupię na wsadzie, a nie na tym, co się dzieje często wokół. No, czyli w trzeciej próbie dał to. Super wsad, ale z całym szacunkiem wsad Conora Barfa był lepszy, przynajmniej dla mnie, nie? Przynajmniej dla mnie. Rivera też był arcytrudny, jednak już był spotykany ten wsad, rzadko, ale widzieliśmy go już w konkursach wsadów. Chociażby Terence Ross w konkursie NBA dał tak samo na wymiarowym koszu. Da się i nie jest dunkerem pro. Więc no, tak 360 za plecami, mega, aczkolwiek zostało to przebite przez... switch hand, po prostu zmienił rękę w powietrzu, dał jeszcze sobie rączkę za prawą mailmana, zrobił, ale jednak jest to też dość prosty wsad i podejrzewam, że każdy tutaj byłby w stanie go powtórzyć. No ale to już takie godne pożegnanie się właściwie z tym konkursem. Ale teraz mamy ciekawą zagwozdkę. Nie no, CJ Champion jeszcze będzie skakał, ale no niestety CJ fajnie skacze, gość po kontuzjach i naprawdę wydaje się bardzo spoko. Ma też bardzo
fajny styl oczywiście, jednak brakuje tutaj tych jakichś przesranych wsadów. Ostatnio na jego Instagramie widziałem, że właśnie pochwalił się, że dał 360 reverse pod nogą po tylu latach właśnie treningu i kontuzji. No, zobaczymy jak to się jeszcze rozwinie, ale zdrowie jest najważniejsze. No i próbuje pod dwoma nogami na stojącą osobą. Również bardzo mocny wsad, ale musimy wiedzieć, że pod dwoma nogami wcale nie jest najlepszym wsadem albo jednym z super turbo najlepszych wsadów już na świecie. Są też dużo trudniejsze wsady. To jest zajebisty wsad, ale już nie, czasy się zmieniły. Just Fly to dawał, Tyler Carey to dawał na konkursie, Grabo daje na konkursie. No pojawiło się już trochę osób, które ten wsad robiły. No i nie jest to taki efekt wow jak u Barfa, że zastanawiam się nawet ja, co to kurwa jest, co to się w ogóle wydarzyło. Windmill, nie jakiś super piękny, no styl on ma swój, ale taki dość, że tak powiem, nielotny. No pionowy skok, mało odległości, nie jakiś super gwóźdź. Gdybym ja miał tutaj oceniać, kto wygrywa tą konkurencję, oczywiście walka by była powiedzmy między... Niestety, to jest tak, Rivera zajebał zajebisty, mocny, ciężki wsad w pierwszej rundzie. I naprawdę wszyscy musieli iść na całość i zaryzykować, żeby przebić ten wsad. I bardzo dobrze, lepiej dla nas. I wtedy właśnie Conor Barth wyjeżdża ze wsadem, który aż mi ciężko w ogóle skomentować i opisać. To jest ciężkie, ale to już widziałem przed Dunk League'iem gdzieś tam u niego. No to jest double up switch hand ze zmienioną ręką tyłem, nie? Ale Winnie dwoma też nie na tym koszu. Goście ogólnie nie wiedzą, co powiedzieć o wsadzie Conora Barfa, bo to podanie było tak idealne i to było wszystko tak idealnie wykończone, że on nie musiał tej piłki nawet w rękach miał, tylko pchnąć ją do kosza. Ja stawiam na Barfa. Co by nie było, pokazał wsad. Nie spodziewałem się w ogóle tego nawet po nim. Ja wiem, że on potrafi odpierdolić jakiś taki dziwny wsad i ma te parę swoich wsadów, których nikt nie robi. Właśnie takich dziwnych tabdanków. Więc dla mnie to jest, powiem, w świeżości pierwsza próba. No i to jest to, o czym mówiłem. Rivera jest w szoku. Rivera jest w szoku z tego względu, że no skoro pomyślał, że... Zresztą, on tutaj się wypowiada na ten temat. Chcecie to sobie, odsłuchacie to w języku angielskim. Ale Rivera mówi, że on poszedł generalnie na taki wsad, mocny oczywiście, ale żeby go zrobić w pierwszej próbie. Bo wcześniej twierdził, że go ocenili niżej przez to, że on 360 pod nogą od deski wsadził tam w którejś tam próbie. No i on, idąc z tym tokiem myślenia, myślał, że wpierdoli coś w pierwszej próbie i da mu to zwycięstwo. No i można powiedzieć, że się przejechał pan Rivera. Barf ogólnie to jest pozytywny człowiek, ale no, też jest w szoku. Zrobił wsad, którego nikt wcześniej, i to zjarany jak widać, widzicie, jest zjarany. Zrobił wsad, którego nikt wcześniej nie zrobił, który w ogóle ciężko nazwać wariacją czegokolwiek. Nie można powiedzieć, że to jest jakaś wariacja pod nogą, nie można powiedzieć, że to jakaś wariacja windmilla. Bo to jest całkowicie, to jest taki tap dunk 360 w prawą stronę, do zewnętrznej strony, no bardzo ciężki wsad. Więc dla mnie zdecydowanie wygrywa tutaj Conor Barth. No i Tyler Carey, którego wsad naprawdę był dobry, ale to jest jedna z kolejnych setek odmian double upów i będziemy tych naprawdę wariacji widzieć jeszcze bardzo, bardzo dużo, ale niestety to jest mój zwycięzca. Nie wiem jak wasz, dajcie znać w komentarzu, kto powinien to wygrać. No i po tym odcinku, oczywiście jeszcze tylko tak do Rivery nawiążę, po tym odcinku Rivera tam całemu światu ogłosił, że odchodzi z pro dunkingu. Oczywiście, ja mówiłem już, że to jest jego decyzja, okej, może podjąć. Mówiłem też, że mu się nie dziwię i tak dalej. No ale to jest niestety, o, nazwę to tak, półamatorski sport. I nigdy nie będzie dobrze, dopóki nie będzie systemu oceniania, gdzie są jakieś, że tak powiem, hierarchie i wiadomo jak to oceniać. Więc też nie ma pani Rivera co płakać oczywiście. No zdarzają się i będą się jeszcze zdarzać.
Ogólnie też musimy wiedzieć, że Rivery to jest Rivery takie nagłośnienie, że odchodzi z tego. To jest też chwyt marketingowy. On żyje teraz z układania planów treningowych z THP i tak dalej, więc im więcej gadają o nim, tym po prostu więcej klientów do niego dociera. I to, że mówią oczywiście wszyscy, że nawet ja, ja w tym momencie robię mu tak samo reklamę, nie? No bo tak to działa właśnie, to jest marketing, to jest robienie szumu wokół siebie, to jest zwiększanie zasięgów, więc jemu to jest na rękę. I wspomnijcie moje słowa, już niedługo, rok, dwa i tak dalej, Rivera wróci do prodankingu. Tak, to jest takie właśnie odejście. Na razie, do usłyszenia, dzięki za oglądanie, siema!